Załóżmy, że Eryka rzuca jednocześnie kostką sześcienną i czworościenną. Niech A będzie zdarzeniem polegającym na tym, że na obydwu kostkach wypadnie ta sama liczba, a B zdarzeniem polegającym na tym, że na kostce czworościennej wypadnie 4. Używając przestrzeni wszystkich możliwych wyników opisanych poniżej, odpowiedz na następujące pytania. Ile wynosi P od A prawdopodobieństwo tego, że Eryka wyrzuci na obydwu kostkach tę samą liczbę? Dobrze, No to rozwiążmy najpierw to pierwsze pytanie, potem zajmiemy się kolejnymi. Czyli mamy tutaj tabelę wszystkich naszych zdarzeń elementarnych. No więc wszystkie możliwe wyniki to są takie, kiedy mamy na pierwszej kostce tej sześciennej jedynkę, a na drugiej kostce jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę i tak dalej. Na pierwszej kostce tej sześciennej dwójkę, a potem mamy 1 2 3 4 i tak dalej. Wszystkie możliwe wyniki. No i widzimy, że tych wszystkich możliwych wyników jest 4 razy 6, czyli 24. No dobrze, teraz co to jest to zdarzenie A? Zdarzenie A to jest takie, że na obydwu kostkach wypadnie ta sama liczba. Teraz mamy obliczyć prawdopodobieństwo tego zdarzenia. Jakie jest prawdopodobieństwo tego zdarzenia? Czyli obliczamy P od A, prawdopodobieństwo zdarzenia A. No więc tak jak ja powiedziałem, wszystkich możliwych wyników jest 24, bo tyle jest tutaj zdarzeń elementarnych, jednakowo prawdopodobnych. A teraz ile jest takich, że na obydwu kostkach wypadnie ta sama liczba? A trzeba je po prostu policzyć. Tutaj mamy 1,1. Tutaj mamy 2,2. 2. Tutaj mamy 3,3 na obokostkach trójki. Tutaj mamy na obokostkach czwórki. I koniec, no bo nie możemy mieć piątek na obokostkach, bo na kostce czworościennej nigdy nie wypada piątka. Czyli mamy cztery takie zdarzenia. 4,24 to jest 1,6. Czyli to prawdopodobieństwo jest równe 1,6. Czyli no to jest dosyć oczywiste, tak? Mamy. Cztery takie możliwości, że wypadnie to samo, czyli dokładnie tyle, ile jest możliwych wyników na tej kostce czworościennej. Jak już wiemy, co wypadło na kostce czworościennej, no to na tej sześciennej ma być to samo. Czyli cztery są takie wyniki, każdy z nich tak samo prawdopodobny. No to teraz zajmijmy się drugim pytaniem. Ile wynosi P od B, czyli prawdopodobieństwo tego, że na kostce czworościennej wypadnie 4? No właśnie, czyli zdarzenie B to jest takie, że na kostce czworościennej wypada 4. Czyli liczymy teraz P od B. Mianownik będzie znowu taki sam, bo spośród wszystkich 24 zdarzeń elementarnych wybieramy te, które spełniają ten warunek. No a te, które spełniają ten warunek, no to są takie, że na drugiej kostce jest 4, na tej czworościennej, czyli to jest cały ten ostatni rząd tutaj w tabeli. No i jest, to jest jasne, że tych zdarzeń jest 6. Tych zdarzeń jest 6. Jak ten ułamek skrócimy, to będziemy mieli jedną czwartą. Czyli tutaj odpowiedź jest taka, 1 czwarta. No i to jest logiczne, to jest w miarę oczywiste, dlatego że tutaj tak jakby zapominamy o tej kostce sześciennej i patrzymy tylko na wynik na kostce czworościennej. Pytamy, jak, jak jest, jakie jest prawdopodobieństwo, że on będzie cztery. No to jest jeden z czterech możliwych wyników na kostce czworościennej. O sześciennej zapominamy, czyli prawdopodobieństwo jest 1 czwarta. To ma sens. No dobra. A teraz popatrzmy na. Następne pytanie. Ile wynosi P od A pod warunkiem, że zaszło zdarzenie B? Prawdopodobieństwo tego, że Eryka wyrzuci na obydwu kostkach tę samą liczbę. Jeśli wiadomo, że na kostce czworościennej wypadła czwórka. Czyli to jest prawdopodobieństwo warunkowe tego, że zajdzie zdarzenie A pod warunkiem, że zaszło zdarzenie B. Czyli my teraz wiemy na pewno, że zdarzenie B zaszło. Czyli jak liczymy to prawdopodobieństwo. Tego, że zajdzie zdarzenie A pod warunkiem, ta kreska oznacza właśnie prawdopodobieństwo warunkowe, czyli tutaj mamy zdarzenie A pod warunkiem, że zaszło zdarzenie B. Więc jeżeli my wiemy, że zaszło zdarzenie B, to znaczy, że ograniczamy się tylko do tej części przestrzeni zdarzeń, która, która mówi, że zdarzenie B zaszło, czyli ograniczamy się tylko do tego zakreślonego tutaj na zielono. Czyli wszystkich naszych zdarzeń jest tyle, ile ma. Ten zbiór B. To zdarzenie opisane opisujące zbiór B. Czyli tych zdarzeń jest 6. I teraz pytamy spośród tych sześciu zdarzeń, które należą do zbioru opisanego przez zdarzenie B, ile jest takich, które spełniają nasz warunek, czyli że na obu kostkach wypadło to samo. No to jest to jedno jedyne zdarzenie tutaj. Czyli jedno jest takie zdarzenie. Czyli to prawdopodobieństwo jest równe 1 szósta. Tutaj jest 1 szósta. Dobrze, ile wynosi prawdopodobieństwo P od B pod warunkiem A? Prawdopodobieństwo tego, że na kostce czworościennej wypadła czwórka, jeśli wiadomo, że na obydwu kostkach otrzymaliśmy tę samą liczbę. Czyli teraz liczymy prawdopodobieństwo tego, że zaszło zdarzenie B pod warunkiem, że zaszło zdarzenie A. Czyli teraz my zakładamy, że zdarzenie A zaszło na pewno. A pytamy, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że jeżeli A zaszło, to zajdzie również B. No To jakie jest to prawdopodobieństwo? No, czyli teraz ograniczamy się do tej części przestrzeni zdarzeń, zbioru zdarzeń elementarnych, która mówi o tym, że zdarzenie A zaszło. Czyli to są te cztery elementy tutaj zakreślone na fioletowo. Czyli w mianowniku mamy cztery. Wybieramy tylko spośród tych zdarzeń, które, są, które spełniają warunek A, które należą do zbioru A. Zdarzenie to można utożsamić z pojęciem zbioru. Zbiór A to jest zbiór tych czterech zdarzeń. I on ma cztery elementy. I teraz, ile jest wśród tych czterech elementów takich, które spełniają ten warunek, że na obydwu kostkach będzie ta sama liczba? No to jest tylko to jedno zdarzenie spośród tych czterech, czyli tutaj w liczniku mamy 1. czyli to prawdopodobieństwo jest równe 1 czwarta. Dobrze. Następne pytanie. Ile wynosi prawdopodobieństwo tego, że zajdzie zdarzenie A? Oraz zdarzenie B. Prawdopodobieństwo tego, że Eryka wyrzuci na obydwu kostkach tę samą liczbę, a na kostce czworościennej czwórkę. Czyli jakie jest prawdopodobieństwo, że zajdą oba te zdarzenia jednocześnie. To może tutaj to sobie napiszemy. O tu się jeszcze zmieści. Czyli to jest prawdopodobieństwo tego, że zajdzie zdarzenie A oraz zajdzie zdarzenie B. Czyli. Jednocześnie wyrzuci to samo na oby kostkach i na tej drugiej kostce będzie czwórka. No to widzimy, że jest tylko jedno takie zdarzenie. Czyli w liczniku mamy 1, a w mianowniku mamy znowu 24, no bo to jest jedno spośród wszystkich zdarzeń elementarnych, które mamy do dyspozycji. Czyli to prawdopodobieństwo jest równe 1, 24. Jest tylko jedna taka możliwość, żeby była czwórka na kostce. Czworościennej, i żeby na obu kostkach było to samo. Po prostu na kostce sześciennej też musi być czwórka, czyli to jest jeden konkretny wynik. No dobrze, no to teraz jedźmy dalej. Teraz mamy obliczyć takie iloczyny. P od A razy P od B pod warunkiem A. P od A to wiemy ile to jest, bo to jest obliczone w pierwszym punkcie, to jest 1 szósta. 1 szósta. A P od B pod warunkiem A to było liczone tutaj. Czyli to jest ten kolor. To jest razy. 1 czwarta. No i w wyniku dostaniemy. W wyniku dostaniemy, że to jest 1,24. czyli to prawdopodobieństwo tutaj jest równe 1,24. Dobrze. Teraz mamy obliczyć ten drugi iloczyn. P od B, czyli to jest 1 czwarta. Mamy pomnożyć przez prawdopodobieństwo. Przez prawdopodobieństwo PO2A pod warunkiem B, to było pomarańczowe, czyli 1 szósta. No i to będzie znowu 124, czyli tutaj będzie 124. No i teraz powstaje pytanie, czy to jest przypadek, że te prawdopodobieństwa tutaj, tutaj i to prawdopodobieństwo tutaj, że one wyszły sobie równe. No odpowiedź jest taka, że to nie jest przypadek. To zawsze tak musi być. Zawsze taki iloczyn musi być równy temu prawdopodobieństwu. Zastanówmy się, dlaczego tak musi być. Tutaj liczymy najpierw prawdopodobieństwo zdarzenia A. I jak już wiemy, że zaszło zdarzenie A, to następnie liczymy jakie jest prawdopodobieństwo tego, że zaszło zdarzenie B pod warunkiem, że zaszło A. No więc to oznacza, że to jest to samo, co prawdopodobieństwo P od A oraz B. Ja to lubię pisać w odwrotnej kolejności, czyli najpierw liczymy prawdopodobieństwo zdarzenia A. Przepisuję to prawdopodobieństwo tutaj. No i jak już to obliczę, to potem mnożę to, skoro wiem, że A już zaszło, to mnożę przez, przez prawdopodobieństwo tego, że zajdzie zdarzenie B, ale pod warunkiem, że zaszło A, bo wiem, że A już zaszło i to uwzględniłem w tym miejscu. I teraz, jak pomnożę przez siebie te dwa prawdopodobieństwa, no to dostanę prawdopodobieństwo tego, że za, zajdzie zdarzenie A i, czyli oraz jednocześnie zajdzie zdarzenie B. No i na odwrót mogę obliczyć. Prawdopodobieństwo tego, że zajdzie zdarzenie A pod warunkiem, że zaszło zdarzenie B, to jest teraz ta druga tutaj możliwość, i pomnożyć to przez prawdopodobieństwo zdarzenia A. No i znowu pytam najpierw, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że zaszło zdarzenie B. Obliczam to prawdopodobieństwo. Jak już wiem, że zaszło B, to mnożę to. Przez prawdopodobieństwo tego, że zajdzie zdarzenie A pod warunkiem, że B już zaszło. A prawdopodobieństwo, że B już zaszło, już uwzględniłem. Jak pomnożę te prawdopodobieństwa przez siebie, no to będę miał prawdopodobieństwo tego, że zajdzie zdarzenie B oraz zdarzenie A. No to jest to samo. A oraz B, B oraz A to jest to samo. Koniunkcja dwóch warunków. Czyli za, że zachodzą oba te zdarzenia jednocześnie. Więc widzimy, że te. Iloczyny muszą być równe po prostu prawdopodobieństwu tego, że zajdzie zdarzenie A oraz zdarzenie B i tak zawsze musi być.